Biznes to rozmowy, kongres NETI, w czasie którego będziemy rozmawiali dwa razy plenarnie, debatując najpierw o chmurze i o wątpliwościach z nią związanych. Później będziemy rozmawiać o rzeczywistości wirtualnej i realnej i tym, jak można te zjawiska wykorzystać w biznesie, chociaż ostatnio wygląda na to, że te dwa światy przenikają się tak idealnie, że nie ma już różnicy. A więc zaczynamy pierwszą debatę, debatę poświęconą chmurze. W czasie tej debaty będą Państwo mieli okazję wysłuchać przedstawicieli firm, które z chmurą mają bardzo wiele wspólnego i albo z niej korzystają, albo ją dostarczają. Przede wszystkim pani Anna Nietykrza w EFIKOM i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Witam bardzo serdecznie. Witam. Pan Jacek Murawski, Microsoft Polska. Dzień dobry. Krzysztof Burzyński, Ericsson. Artur Waliszewski, Google. Dzień dobry. Pan Marcin Szałek, Groupon. Witam serdecznie. Wojciech Wasilewski, Samsung. Dzień dobry. I przedstawiciel naszych gospodarzy, wiceprezes NETI Grzegorz Esz. Witam bardzo serdecznie, panie prezesie. Szanowni Państwo, chmurę widzimy naszą ogromną. Jest zjawiskiem nie tylko technologicznym, ale wręcz chwilami kulturowym. Jest zjawiskiem konsumenckim i bardzo biznesowym, jeśli patrzymy na nią od strony firmy, która zajmuje się po prostu przetwarzaniem danych w miejscu, które nie jest w siedzibie firmy. Tak? Można by to najkrócej scharakteryzować. I problemy definicyjne będą niewątpliwie ważyły na naszej dyskusji. Chciałbym mimo to, żebyśmy zaczęli od takich krótkich uwag. Czym dla Państwa jest pojęcie cloud computingu? Zaczniemy od przedstawicielki płci pięknej. Pani prezes, bardzo proszę. Przede wszystkim chciałam bardzo wyraźnie zaznaczyć, że definicji oficjalnej jeszcze nie ma. W każdym razie... Na szczęście, bo byłyby jakieś przepisy do tego, które by nam pewnie utrudniły. W każdym razie nie ma jej w Europie. I to wczoraj wyraźnie zresztą oświadczyła pani komisarz Nelly Kroes na spotkaniu w Gdańsku na temat Digital Inclusion. Natomiast wiemy również, że wizja, w każdym razie Unii Europejskiej, jest taka, że powinniśmy być wszyscy włączeni cyfrowo i to najlepiej w chmurze. To tak mówiąc slangiem nie angielskojęzycznym. A co to znaczy tak naprawdę? No jest chmura prywatna i chmura publiczna, to pewnie zaraz o tym będziemy już dokładniej rozmawiać. Dla mnie, jako przedstawiciela Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, jest to genialny sposób na kryzys i właśnie włączenie wszystkich tanim kosztem do korzystania z dobrodziejstw internetu i nie tylko, właściwie społeczeństwa informacyjnego, a 30% obywateli w Unii Europejskiej nie jest jeszcze w ogóle podłączonych do internetu i to jest po prostu wstyd. Dobrze, dziękuję bardzo. Kryzys, ja nie jestem do końca przekonany, bo być może tempo obiegu informacji pogłębia kryzys, a nie go spłyca. Więc nie wiem, czy jest to sposób na kryzys, czy na pogłębienie kryzysu, no ale zostawmy to na razie. Panie prezesie, chmura, wy jesteście bardziej chyba jednak dostawcą przynajmniej usług, jeśli chodzi o software. Dla nas to jest pewien kolejny etap rozwoju informatyki, myślę. Szczególnie w czasach kryzysu, już zaczęliśmy o tym kryzysie nieszczęsnym, wszyscy zastanawiamy się, jak obniżyć koszty, jak dopasować bardziej ofertę do tego, czego oczekują klienci. Ja myślę, że dziś oczekują tego, żeby model finansowy finansowania informatyki bardziej przypominał model usługowy, czyli płacimy za to, czego używamy. Myślę też, że tutaj jest dobrze zrobić taką paralelę do innych przemysłów, na przykład do energetyki i zastanowić się, czy podobne zjawiska tam się działy. Mieliśmy na przełomie XIX i XX wieku takie zjawisko odejścia od własnych generatorów energii elektrycznej w fabrykach do wielkiego systemu energetycznego, który dzisiaj mamy wszyscy dostępny w Polsce czy w Europie. I to jest podobne zjawisko. Ono się nie dzieje oczywiście z dnia na dzień, trwa, ale myślę, że ten koniec jest nieunikniony, że większość użytkowników poza zupełnie wyjątkowymi sytuacjami będzie korzystać z informatyki właśnie w modelu usługowym
tak jak dziś korzysta z energii elektrycznej czy z bieżącej wody. Czyli czymś w rodzaju terminalu będącą końcówką wielkiej, nieskończonej sieci. No tak, ale znowu opierając się na tym modelu energetycznym, to długo nie znaczy, że te terminale, czyli te nasze pralki, lodówki, lampki i tak dalej, nie będą się również rozwijać w bardzo ciekawy sposób. I to dziś widzimy, że ten koncept, że chmura ma na tym polegać, że cała mądrość jest w chmurze, a terminal jest takim bardzo prostym urządzeniem, to też nie jest prawda, bo dzisiaj widzimy, że rozwijają się smartfony, komputery osobiste stają się coraz bardziej inteligentne i coraz większe, więc ja myślę, że oba rynki, jakby rynek urządzeń i rynek usług będą się rozwijać niezależnie i chmura tylko ten rozwój przyspieszy. Pan Krzysztof Burzyński. W ciągu ostatnich lat zauważyliśmy bardzo gwałtowny rozwój technologii szerokopasmowych i w szczególności mobilności, tak, czyli dostępu do mobilnego internetu i tego, że możemy korzystać z aplikacji, kontentu w różnych miejscach. I chmura jest po części konsekwencją tego, że chcemy przetwarzać dane gdziekolwiek jesteśmy. Do tej pory internet, zaawansowany internet był wyznacznikiem tego, że mieliśmy go w jakimś określonym miejscu, w dużej firmie, być może w domu, a poza już nie. W tej chwili każdy z nas chce korzystać z różnych aplikacji, usług, gdziekolwiek jest. W związku z tym nie możemy też tych wielkich komputerów i wielkich łącz internetowych ze sobą nosić. Więc chmura daje tą możliwość, że korzystając ze smartfonu, tabletu, dowolnego urządzenia możemy realizować to, co wcześniej było możliwe tylko w jednym miejscu, do którego byliśmy przywiązani. Mhm. Bardzo proszę. Dla mnie to jest trudne do wytłumaczenia, bo my jesteśmy firmą, która ma tyle lat, że my właściwie, tak mało lat, że my właściwie cały czas funkcjonujemy w chmurze i nie wyobrażamy sobie, żeby można mogło być inaczej. Znaczy, Artur Waliszewski, Google. Jak można korzystać z wyszukiwarki, wydaje, na przykład zawsze, nie w chmurze, prawda? Szybko przyzwyczajam. Jak popatrzymy na to, co nasza firma wpisała sobie jako swoją misję, to chcemy uczynić informację powszechnie dostępną i użyteczną. Ja nie wiem, jak to zrobić bez chmury, w związku z czym ta chmura jest podstawowym sposobem realizacji misji. Dalej, to wcale nie jest nowy wynalazek. No, weźmy templariuszy, którzy wpadli na to, że skrzynki złota nie trzeba wieźć przez pół świata, tylko można ją wpłacić w jednym miejscu i wypłacić w drugim miejscu. I ona wcale fizycznie nie przebiegła z jednego miejsca do drugiego. I okazało się to niezłym rozwiązaniem. I dzisiaj w chmurze trzymamy na przykład wszystkie nasze środki finansowe. Niebezpieczne porównanie, biorąc pod uwagę, jak to się skończyło. No, myślę, że nie chciałby pan wrócić do obiegu monetarnego, opartego na 50 tysiącach różnych bitych monet, które można obciąć, obskubać i następnie trzeba takim środkiem płatniczym się posługiwać. Więc skoro tam się dało, w tak drażliwym i trudnym obszarze, to myślę, że w informacji nie będzie z tym dużych problemów. Pan Marcin Szałek, grupa. No ja jako reprezentant firmy jeszcze młodszej troszkę od Google'a, myślę podobnie. Tak? My żyjemy w chmurze i my tą chmurą żyjemy i to tak naprawdę dzięki chmurze możliwy jest rozwój naszej firmy tak szybki, jaki on jest. Dlaczego? Z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia nam to na skupieniu się na naszym korze, na naszych strategicznych wartościach, odłożenie wszystkich elementów, które nie są dla nas tak ważne, lekko na bok i przełożenie na barki dostawców takich rozwiązań, którzy nam to umożliwiają. Tak? To jest numer jeden i my korzystamy z bardzo wielu systemów, które to nam umożliwiają. Nasz cały CRM jest systemem CRM w chmurze. Nasz cały system call center jest systemem w chmurze. Nasze serwery są w chmurze. Nasze systemy. Ale co to właściwie znaczy, tak technicznie? Znaczy, tak technicznie to oznacza dla mnie praktycznie, że ja nie muszę mieć zespołu, który mi te serwery postawi w firmie, nie muszę mieć zespołu, który mi to zdevelopuje albo znajdzie dostawcę i zainstaluje i będzie zmieniał ustawienia, tylko ja w pewien sposób wykorzystuję doświadczenia innych, którzy mają te doświadczenia większe ode mnie i wykorzystuję ich rozwiązania. Tak? I na przykład system CRM-owy, który w takich tradycyjnych spółkach z reguły zajmuje no, kilka dobrych miesięcy, czasami lat wdrożenie dobrego systemu CRM-owego, nam przy pomocy systemu Salesforce Stanów Zjednoczonych my byliśmy w stanie to zrobić w ciągu 7 dni. Tak? 7 dni usiadł jeden informatyk, dostosował to do naszych potrzeb i nie dość, że zaczęliśmy używać to w jednym kraju, to w ciągu kilku dni byliśmy w stanie to wyskalować też do innych krajów. I element numer dwa, który jest bardzo ważny akurat dla mnie, to jest możliwość łatwego skalowania i płacenia w systemie pay as you go. To znaczy my wchodząc na jakiś rynek, czy robiąc nową inwestycję biznesową,
nie musimy zakładać dużych kosztów stałych, myśleć, kiedy nam się to spłaci, jak wygląda business case, tylko mówimy hura do przodu. Wiemy, ile płacimy za jeden mały kroczek, który podejmujemy następny i ten model biznesowy dużo szybciej nam się spina. No i dzięki temu możemy rosnąć tak, jak rośniemy. Pan Wojciech Wasilewski, Samsung. Ja myślę, że chmura jest zjawiskiem już nieuniknionym, istniejącym i ta tendencja przechodzenia z tego modelu stacjonarnego do modelu istnienia w chmurze będzie się jeszcze bardziej pogłębiać, tym bardziej, że jak Państwo zauważają, są przedstawiciele tutaj dużych korporacji, które kreują branżę IT i na świecie i w Polsce, czyli mamy IBM, mamy Microsoft, mamy IBM, mamy Google. Jeżeli te firmy mające wizję, mające zasoby, mające środki do tego, żeby wdrożyć tego typu rozwiązania, będą, że tak powiem, tego typu strategie pchać do przodu, to jest zjawisko nieuniknione i ono na pewno będzie się pogłębiać. Większość z nas już w tej chwili w tej chmurze funkcjonuje, nawet jako konsumenci, być może nawet o tym nie wiedząc, bo każdy, kto posiada konto mailowe na Gmailu, czy na Hotmailu, czy na Wirtualnej Polsce, czy na Onecie, a zakładam, że większość Państwa, które na sali się znajdują, takie konto posiada, już w tej chmurze funkcjonuje. Dokonując przelewu bankowego, Państwo w tej chmurze funkcjonują. Korzystając z usług społecznościowych, czy z usług takich, jakie oferuje Groupon, w tej chwili uczestniczymy bezwiednie w chmurze. I to jest jedna z zalet tej chmury, że my nie musimy posiadać jakiejś głębokiej wiedzy na temat tego, co się dzieje z tyłu, kto te dane przerabia, kto dostarczy infrastrukturę. Możemy skupić się na tej naszej bazowej działalności, a ktoś za nas wykona usługę w sposób profesjonalny. Wydaje mi się, że chmura też jest metodą na nadrobienie zapóźnień w informatyzacji kraju, czy daje ogromną szansę dla przedsiębiorstw, dla firm, które powstają. Tu też mam przedstawicieli takiej firmy. Nie trzeba dużych inwestycji, nie trzeba dużej wiedzy. Ta wiedza jest dostępna u dostawców i dostawcy chętnie się tymi usługami i tą wiedzą dzielą. Oczywiście w tego typu modelu biznesowym odpłatnie, bo model przygotowany dla konsumenta w tej chwili w dużej mierze jest modelem bezpłatnym, na razie jeszcze. Natomiast wydaje mi się, że dużym problemem jeszcze w funkcjonowaniu chmury w wielu krajach, dotyczy to niestety Polski, jest to, że jednym z elementów właściwego takiego wartościowego funkcjonowania chmury jest dostęp do szybkiego internetu, czyli szybkie łącza są koniecznie potrzebne, żeby wykorzystać te najważniejsze funkcjonalności i najważniejsze zalety, które chmura dostarcza, czyli szybko przetwarzania danych. No ale w tym kierunku wydaje mi się, w Polsce też idą szeroko rozumiane zmiany, bo chmura daje, odchodząc od tego modelu stacjonarnego, daje nam możliwości wykorzystywania nowych urządzeń, takich jak tablety, smartfony, nawet w tradycyjnym tego rozumieniu lodówka może być tym urządzeniem, które komunikuje się z chmurą i niewykluczone, że za 5-10 lat będziemy mieli takie urządzenia w domu, które bezpośrednio będą mogły zamówić w sklepie internetowym produkty, których nam brakuje. Także chmura jest mimo tego, że nie istnieje jakaś jedna klarowna definicja, ona się cały czas rozwija, jest czymś, na czym my możemy skorzystać jako użytkownicy i jako firmy. Dziękuję bardzo. I pan Grzegorz Esz. Trochę próbuję sobie wyobrazić towary spadające z chmury prosto do mojej lodówki. To trochę przerażający widok. Manna z nieba to było już kiedyś, a trochę wygląda na to, panie prezesie, że już nic nowego nie ma. Znaczy, nawet za późno żeśmy zaczęli sobie dyskutować o obawach i szansach w przypadku cloud, czyli chmury, bo już nie czas zastanawiać się nad obawami i szansami, bo to już po prostu jest częścią naszego życia w stopniu, z którego nawet nie zdajemy sobie sprawy. A często, co jest też miłe, płaci za to ktoś inny, czyli na przykład jakiś reklamodawca gdzieś, który po drodze się pojawia i pomaga finansować jakieś działania. To też jest swoisty rodzaj chmury. Myślę, że faktycznie obawy mamy, tak jak przed każdą nową technologią, a chmura jest właśnie tym obszarem technologicznym, który bardzo szybko się rozwija. Myślę, że bardzo silną, bardzo dużą rolą tutaj jest podłączenie do internetu i wraz z tym, że praktycznie każdy z nas mamy faktycznie 20-30% Europejczyków niepodłączonych do internetu, ale ci, którzy mają telefony komórkowe, mają w domu internet, mogą praktycznie mieć dostęp do informacji natychmiastowy i to daje bardzo duże szanse dla przedsiębiorstw, które potrzebują klarownie planować swój biznes, a który dzisiaj jest bardzo trudno zrobić, ponieważ jeśli, tak jak pana firma Groupon,
wchodzi na rynek, trudno jest im przewidzieć tak naprawdę, jaki będzie ten ruch od klientów, ilu tych klientów dzisiaj wejdzie. Być może za tydzień, za dwa tygodnie, kiedy będzie nowa kampania z nowym produktem, ten ruch będzie tysiąckrotnie większy. To jest jedno z tych kryteriów, które definiuje, co to jest chmura. Drugie to jest właśnie on demand, czyli jeśli chcemy używać chmury i tych usług jutro, to chcielibyśmy ich używać jutro, a nie za 6 miesięcy czy za 4 miesiące, kiedy fizycznie te serwery do nas przyjadą. I ostatnia rzecz, no to faktycznie ten podłączenie do internetu, żeby ta moc przerobowa, która się dzieje w chmurze, żeby była faktycznie dostarczana do klienta. Szanowni Państwo, teraz tak. Ponieważ Pani Prezes prowadzi nie w ramach działalności społecznej, czyli europejskiego, tej europejskiej, ale w części biznesowej swojej działalności, prowadzi Pani kancelarię, która wprowadza firmy na New Connect, między innymi, organizuje finansowanie. No, mam takie proste pytanie. Dane Pani klientów, bardzo wrażliwe, zupełnie gdzie indziej, nie u Pani. Czuje się Pani z tym komfortowo? Ja zasadniczo tak. Klienci może trochę gorzej. Ale obowiązuje po sali przebiegł szmer. Mnie również tak naprawdę jako autoryzowanego doradcę, moją firmę, ileś tam stosownych klauzul i nie wspominając o regulacjach giełdowych, obowiązki informacyjne i wszelkie inne kary, które kary, które mogą wynikać z niedotrzymywania poufności. Ale wracając do tematu i do meritum, to tak naprawdę... A to jest właśnie meritum. Czy pani meritum, się czuje komfortowo? Bo teraz bezpieczeństwo. Nie, no wiem, o co chodzi. Bo ja na przykład... To znaczy tak, nie, bo ja na przykład nawet w swoim życiu prywatnym nie czuję się komfortowo. Znaczy nie umieszczam zdjęć na dysku, który jest nieskończenie duży, wolę sobie kupić jakiś taki, podłączać tam te kabelki, to gdzieś mi się gubi, to muszę kupić. Wolę to robić, niż mieć taką świadomość, że gdzieś przechowuję swoje zdjęcia rodzinne, nie wiem, tak naprawdę, gdzie one są, kto do tego ma dostęp i tak dalej. Czuję się niekomfortowo. Prawnie rzecz biorąc, są ograniczenia, bo przepisy... Szybciutkie jedno pytanie. Tak. No. Nie mam na Gmailu konta. Czy pan kiedykolwiek zapytał siebie, czy którekolwiek z nośników, jakich pan może trzymać w domu, czy używać w domu do przechowywania zdjęć, czy którekolwiek były testowane na przechowywanie tych danych powyżej 10 czy 20 lat? Nie, czy pan na pewno sądzi, nie były. Że zdjęcia pana dzieci za 20 lat trzymane na domowym dysku? Jestem absolutnie dysku, pewien, że jak ich nie wydrukuję i nie włożę do jakiegoś albumu, to za mniej niż 20 lat one jak będą nie do wyciągnięcia. To wyblakną. No, ja mam takie zdjęcia z końca XIX wieku rodzinne, które są ciągle czytelne. To są inne technologie druku, to przecież proszę uważać. Także pójdę do fotografa. Stosunkowo łatwo jest bać się tego, że coś jest gdzieś tam, prawda? I ja wrócę do swojej niebezpiecznej analogii. No, kiedyś też trzymaliśmy te nasze złote monety, czy srebrne, czy inne, pod polepą w mocno okutej skrzyni i wydawało się, że to jest bezpieczne. Nie? Ewolucja świata pokazała, że bynajmniej, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest system, który w chmurze przechowuje środki finansowe ludzi. I dokładnie to samo jest z informacją. Jak się pan tak naprawdę zastanowi nad tym, że przez najbliższe ileś tam 10 lat będzie pan gromadził swoje bardzo ważne prywatne informacje, zdjęcia, różne inne, na jakichś tam dyskach, na jakichś tam CD-ROMach, na jakichś tego typu rzeczach, będzie się pan przeprowadzał w tym czasie, może pan mieć jakieś nieszczęśliwe zdarzenie w domu, urządzenia są wadliwe, dzieciaki mogą wyrzucić twardy dysk przez balkon i tak dalej. Czy nie jednak lepiej powierzyć te dane komuś, kto ma do tego zbudowane taką infrastrukturę, która gwarantuje z dużym prawdopodobieństwem, że te dane przetrwają i będą dla pana dostępne za lat 20, 30, 40, 50 bardzo szybko i sprawnie. Zawsze jest jakieś ryzyko. Mam znaczy, taką konkluzję, ale które jest większe, z drugiej strony, które że jest lepiej, że jednak przechowujemy pieniądze w banku, ale przecież nie fizycznie nie wpłacamy tych banknotów, a w każdym razie z rzadka i one nie są gdzieś tam składowane. To po pierwsze, pieniądz jest elektroniczny, akcje zdematerializowane i kilka innych drobiazgów tego typu, a dwa, mimo wszystko lepiej przechowywać chyba, to jest pytanie, czy w sejfie w banku, czy w szkatułce w domu i gdzie jest większe prawdopodobieństwo kradzieży. Mimo wszystko pan redaktor jest w mniejszości, bo badaliśmy w tym roku respondentów w Polsce i mniej niż 3% obawia się o dane w chmurze. Mniej niż 3%. Mniej niż 3% w Polsce, co jest w pewnym sensie ewenementem, ponieważ w Europie średnia jest powyżej 10%.
Więc jesteśmy krok do przodu, ale jeszcze chciałbym dokończyć. Myślę, że mimo wszystko, żeby zaadresować te wątpliwości, należy chmurę oswoić. I oswajanie chmury będzie pewnie polegało na jej lokalizacji. Do tej pory jesteśmy przyzwyczajeni do rozwiązań, które są globalne, tak jak dzisiejsza poranna prezentacja. Jest dużo rozwiązań w chmurze, ale one przychodzą ze świata. Tak, tak naprawdę klikamy jest na jakieś warunki usługi, których do końca nie rozumiemy, gdzieś są. To oswajanie chmury będzie polegało na tym, że będą pojawiały się chmury lokalne, nasze własne, gdzie będziemy podpisywali umowy, czy klikali na umowy z lokalnym przedstawicielstwem, które rozumie polskie prawo i będzie respektowało zobowiązania bezpieczeństwa danych, chociażby dla klienta. Tak, będzie w stanie dostarczyć usługę, że tak powiem, zbudowaną też właściwie w sposób prawny, takim specyficznym klientom, którzy mają ograniczenia prawne, jak firmy, które są związane na przykład z obrotem finansowym. Tak? Już nie chcę wyciągać przykładu pani prezes. No jeszcze jest ochrona danych osobowych, przypomnę. No jednak mamy europejskie regulacje, jeżeli mówimy o Europie, tak? Tu panowie są w większości przedstawicielami firm amerykańskich i lub w ogóle globalnych. Natomiast pamiętajmy o tym, że w Europie jest to szeroko w tej chwili kwestia dyskutowana i jest wizja stworzenia jeszcze specjalnego regulatora właśnie, super, który by pilnował kolejnego. Ale ja myślę, no właśnie, jest... bo jak ja mam tą skrzynkę na Gmailu, to znaczy ja jej nie mam, ale gdybym ją miał, jakiego stanu amerykańskiego prawo odnosiłoby się do usług związanych z tą skrzynką? Nie ma chyba stanowych rzeczy, to jest po prostu ogólne amerykańskie przepisy. Mhm. Także jest pan chroniony przez prawo jednego z najbardziej stabilnych, demokratycznych krajów. Chciał się procesować, to musiałbym tam się wybrać. Tak. 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 To nie mam jakichś specjalnie dużych szans. No, co prawda w Polsce to też długo by trwało, jeśli co najmniej 3 lata średnio, żeby rozstrzygnąć jakikolwiek spór. Ale pan patrzy na to z perspektywy zagrożeń przyjemnego kraju, jakim jest Polska. Niech pan popatrzy na to z perspektywy krajów, które niedawno przechodziły rewolucję, na przykład Egiptu. I zapewniam pana, że mieszkańcy tych krajów bardzo sobie chwalili to, że ich usługi i ich dane są w miejscu, które nie jest pod jurysdykcją lokalnych władz. Chińczycy mają z tym nieco większy problem. Rząd chiński. Nie, Chińczycy. Rząd chiński. Nie, obywatele. Rząd chiński. Tak? Ja myślę, że bardzo ważne. Nie zagląda im dokąd na Gmailu. Ale prawda jest taka, że jest inne spojrzenie indywidualne. Indywidualnie jesteśmy w stanie zaufać pewnej globalnej sile. Jeżeli prowadzimy biznes, bardzo wrażliwy, to już to zaufanie będzie bardziej opierało się na umowach Ważnym wątkiem jest faktycznie bezpieczeństwo i myślę, że w biznesie procent osób, które obawiają się o właśnie regulacje czy przepisy jest większy niż osób prywatnych, ponieważ jest większa stawka. Właśnie dlatego rozwiązania w chmurze nie tylko są globalizowane, ale są również dostarczane przez lokalnych graczy, którzy właśnie podlegają jurysdykcji w danym kraju, mają odpowiednie zabezpieczenia i myślę, że to jest właśnie droga, żeby oswajać tą chmurę, nie tylko na poziomie globalnym, ale również na poziomie lokalnym, żeby być blisko klienta. Ja myślę, że jeszcze jedno słowo dodam. Myślę, że renomowane firmy, które też tutaj są z nami, z racji swojej renomy są poniekąd gwarantem bezpieczeństwa tych danych, bo proszę sobie wyobrazić pozwy czy firm, czy osób indywidualnych, nieważne czy to w Stanach, czy w Europie, czy w Polsce, które zostały złożone przeciwko Microsoft albo Google. No, efekt PR-owy tego jest bardzo zły, w związku z czym te firmy nie mogą sobie na to pozwolić. Natomiast niebezpieczeństwo, które na razie nie istnieje, bo ludzie nie są przyzwyczajeni jeszcze, czy firmy nie są przyzwyczajone do tego modelu funkcjonowania w chmurze, nadal są obawy. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację za 5-10 lat, kiedy ten model stacjonarny jednak przeniesie się na chmurę i czy wtedy większość usług, które w tej chwili, których benefitem jest niska cena czy skalowalność, płacimy za to, co wykorzystujemy, czy one wtedy będą tak tanie, jeżeli się od nich uzależnimy, bo w tej chwili tego elementu uzależnienia się nie ma. Mhm. I to jest zagrożenie, które może się pojawić, natomiast wydaje mi się, że póki co, czy my jako indywidualni użytkownicy chmury, czy firmy, mamy ten wybór, że możemy funkcjonować albo w jednym, albo w drugim modelu, albo łączyć te dwa modele. No tak, i na ogół jest tak, że usługi o wyższej jakości, znaczy szybsze, bardziej pojemne, czyli nie ten basic są płatne, natomiast jakaś taka podstawowa wersja jest płatna. Pewnie też kierunkiem rozwoju i dla Google'a, i dla Microsoftu w tych usługach chmurowych, no to jest dalszy rozwój finansowania przez reklamodawców. W związku z tym to też może być tak, że coraz więcej wbrew pozorom będzie finansowania przez stronę trzecią w takim typowym kiedyś typowym dla mediów modelu trójstronnej relacji.
To znaczy powiem szczerze, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby pracodawcy byli zainteresowani tym, żeby w czasie pracy ich pracownicy oglądali reklamy, kiedy używają na przykład arkusza kalkulacyjnego. To jest dosyć, mogę sobie to wyobrazić, ale pewnie to nie jest ten podstawowy wątek. Ja chciałbym na chwilę jeszcze wrócić do tego problemu bezpieczeństwa, bo rzeczywiście jest tak, że konsumenci mają tą decyzję uproszczoną, bo odpowiadają tylko za swoje dane. Biznes odpowiada za dane swoich własnych klientów i tutaj stąd ta różnica. I myślę, że bardzo ważny jest cały aspekt regulacji prawnych, które muszą nadążyć za tym, co dzisiaj możemy fizycznie oferować. I tutaj rola Komisji Europejskiej zupełnie, absolutnie kluczowa, bo wydaje mi się, że szczególnie w Polsce oczywiście, że jednak no ta bliskość do regulacji europejskiej jest zupełnie inna niż do amerykańskich. Myśmy się zdecydowali rozwijać infrastrukturę na terenie Unii Europejskiej z tego właśnie względu i to, co dziś oferujemy, jest oferowane z data centers w Europie. I to samo dotyczy roli dla naszych regulatorów, żebyśmy po prostu powiedzieli biznesmenom bardzo jasno, co można robić, a co nie. I myślę też, że dlatego mówiłem bardziej o transformacji do tego nowego modelu niż takim szybkim przejściu. Myślę, że cały czas ta koncepcja chmury prywatnej w wielu miejscach będzie aktualna. Ona nie spełnia wszystkich tych marzeń, które mamy, jak informatyka mogłaby wyglądać, ale wiele z nich rzeczywiście adresuje. Także ja widzę większych klientów korzystających z chmury prywatnej. I krok po kroku, jak będziemy się oswajać, ale szczególnie te prawne aspekty się wyjaśnią, będziemy widzieli szybszy postęp. A jeszcze może tak krótko paradoksalnie. Z perspektywy firmy i bezpieczeństwa w chmurze, czasami mi się wydaje, że czuję się bardziej komfortowo, powierzając bezpieczeństwo niektórych danych w firmie zewnętrznej, niż trzymając ich w przypadku małego podmiotu w firmie. Tak? Bo wiadomo, że w przypadku systemów informatycznych najsłabszym ogniwem jest człowiek. I wiem, że w tych dużych firmach, które w jakiś sposób procesują moje dane, tak, dane moich klientów, mają wdrożone procedury, procesy, bardzo na to patrzą, na aspekt PR-owy, aspekt prawny i umów, które z nimi podpisaliśmy. Mm-hmm. Tak? Ja jako mała firma, jeżeli mam robić to samo na takim samym poziomie bezpieczeństwa, muszę naprawdę dużo zainwestować i czasami nie potrafię tego zrobić. Także w przypadku szczególnie mniejszych podmiotów, wyoutsourcowanie niektórych elementów albo przekazanie niektórych elementów firmom zewnętrznym może być paradoksalnie wręcz bardziej bezpieczne. To ja jeszcze ad vocem, jeśli mogę. Są jeszcze dwa istotne, wydaje mi się, aspekty. Pamiętajmy o tym, że właśnie te duże firmy informatyczne, które w tej chwili de facto oferują nam usługi w chmurze w tej chwili, te, które już mają sprawdzone rozwiązania, dokładnie to, co pan mówił, od lat i systemy bezpieczeństwa, na które nigdy małe firmy, małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie w kryzysie, nie będą mogły wydać pieniędzy. To jest jeden aspekt. Ja przypominam tylko, że według badań to jest mniej więcej 4 razy tańsze rozwiązanie biznes w chmurze niż biznes, w którym owszem, kupuje się jeszcze w miarę tanio, coś tam się negocjuje, software, serwer, ale potem utrzymanie, update i tak dalej, wychodzi 4 razy drożej niż korzystanie z rozwiązania, które jest na zasadzie abonamentu albo w ogóle ad hoc. To pierwszy element. I drugi. Uwaga, biznes w chmurze jednak jest zupełnie inną kwestią, jeśli chodzi o dane wrażliwe. I tutaj mówię o biznesie w chmurze, już właściwie nie biznesie, tylko o chmurze dla instytucji publicznych, dla administracji. Bo niewątpliwie to jest wspaniałe rozwiązanie docelowe, natomiast no, dochodzi do tego kilka aspektów dość specyficznych, szczególnie jeśli chodzi o sektory wrażliwe i na ten temat tak naprawdę jest dyskusja w tej chwili w Unii Europejskiej i Komisja Europejska prowadzi jeszcze dodatkowe konsultacje. Właśnie my jako Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w tej chwili przygotowaliśmy opinię na temat różnych zagrożeń i korzyści w tej dziedzinie. No jeszcze można dodać, rzeczywiście jeszcze jedno słowo tylko, że my tu mówimy o niebezpiecznej chmurze i bezpiecznych rozwiązaniach lokalnych. Ostatnio mieliśmy kilka artykułów na temat włamań do serwerów gminnych, czyli w urzędach gminy, gdzie rzeczywiście poziom tego zabezpieczania jest zupełnie nieporównywalny z tym, co robi Google czy my. No, po prostu nie bardzo jest o czym mówić tutaj, więc ja myślę, że tutaj dla małych przedsiębiorstw to ta poprawa jest natychmiastowa. Tutaj dla większych biznesów, które rzeczywiście robią swoje własne data centers, no to jest mniej jasne. Natomiast zgadzam się w 100%, że dla małych przedsiębiorstw to jest wielka szansa. W
tym, co powiedziała pani prezes, pobrzmiewa mi taka nuta niepewności. Czy nie jest jednak tak, że jest jakiś poziom wrażliwości danych, które powodują, że takie typowe, powszechnie dostępne rozwiązania w chmurze stają się no, zbyt ryzykownym rozwiązaniem? To jest raz. A dwa, trochę zaczynamy mówić o zwykłym outsourcingu, mam wrażenie, a nie o chmurze. Tak? Znaczy, jeśli kupujemy sobie jakieś usługi tego, że ktoś nam coś przechowuje, no to właściwie nie jest już chmura, no to jest po prostu taki typowy outsourcing. Czy tutaj jest jakakolwiek różnica? No, tutaj bardzo dobrym przykładem są dane, które są bardzo wrażliwe, które chcielibyśmy, żeby były w chmurze, bo ma to duży sens, ale są tak wrażliwe, że mamy z tym kłopot. To są dane medyczne, nas. Nie? Chciałbym być w takiej sytuacji czasami, jak mam problem, że idę do lekarza w dowolnym miejscu na świecie, on w bezpieczny sposób dostaje się gdzieś i może zobaczyć moją historię i mi doradzić, co mam zrobić ze sobą, a nie muszę mu ja z pamięci mówić, jakie to choroby przechodziłem w dzieciństwie, co jest częstym pytaniem u lekarza i dość zabawnym, bo nikt nie pamięta. No, z drugiej strony zorganizowanie tego w chmurze jest bardzo trudne i obawiamy się o bezpieczeństwo tych danych. Na to jest tylko jedna rada. Trzeba pozwolić tej chmurze się trochę porozwijać. Zaczynajmy od rzeczy prostszych, zaczynajmy od rzeczy, gdzie korzyści są ewidentne. Tu małe, średnie firmy są, absolutnie się zgadzam, przykładem, gdzie korzyści są natychmiastowe, redukcja kosztów jest błyskawiczna, bezpieczeństwo rośnie, wygoda rośnie, wszystko jest super. I dochodźmy spokojnie do tych obszarów, gdzie to jest dużo bardziej skomplikowane i trudne i wymyślimy, jak je rozwiązać. Skoro w chmurze da się przeprowadzać wszystkie transakcje finansowe na tym świecie, to na pewno będzie się dało też przeprowadzać transakcje informacyjne, tylko musimy się nauczyć, jak to robić. Ja bym się zgodził z tym stwierdzeniem, że to jest outsourcing. To jest outsourcing faktycznie procesów, ale również tego, co do tej pory nie było, czyli mocy przeliczeniowej. Również mocy do składowania danych. Także to jest nowy outsourcing, ale myślę, że on będzie miał dokładnie taką samą, będzie przychodził drogę, jak outsourcing tego, co robiliśmy 10-20 lat temu, jak outsourcing logistyki czy usług księgowych. Jestem ciekaw, czy tych z Państwa na widowni, którzy, bo myślę, że mamy tutaj, zaraz dokończę tamtą myśl, tylko powiem pewne założenie. Ja mam wrażenie, że stosunek do tego biznesu w chmurze bardzo mocno zależy, jest bardzo mocno kwestią pokoleniową. Znaczy ci, którzy mają doświadczenie ze starych czasów, zawsze będą czuli pewną niepewność związaną z tym, ile jest udostępnionych na nasz temat informacji. Tak? Bo kiedyś nieudostępnianie informacji, w tym szczególnie tego, o czym się i co się myśli na różne tematy, było pewnego rodzaju gwarancją bezpieczeństwa. Dla młodego pokolenia, to szczególnie to widać po młodym pokoleniu,